Więc na swoim telefonie masz mnóstwo ulubionej muzyki. Natomiast dźwięk z niego odtwarzany pozostawia wiele do życzenia. Z kolei nie śpieszy ci się, by zakupić nowy sprzęt z wbudowaną technologią Bluetooth. Nic prostszego. A z pomocą nam przyjdzie oto takie maleństwo, które pozwoli nam na nowo cieszyć się starym, niechcianym sprzętem. Zapraszam! Witam na moim kanale TechManiak HD, z tej strony Paweł. W tym odcinku chciałbym przedstawić Wam oto takie niewielkie urządzenie. Jest to adapter Bluetooth. Dokładniej rzecz biorąc, jest to odbiornik tego otóż to sygnału z wyjściem liniowym, to znaczy tyle, iż możemy podłączyć jakiekolwiek urządzenie zewnętrzne do niego, które posiada wejście liniowe, czyli tak zwany AUX. Wejście to najczęściej znajduje się z tyłu, jest to wtedy gniazdo cinch, lecz w niektórych urządzeniach możemy je spotkać z przodu w postaci mini jack, czyli takiego jak gniazdo słuchawkowe, ale ono wtedy służy nam do nasłuchu sygnału. Adapter Bluetooth jest całkiem prosty w swojej budowie. Otóż w środku znajduje się odbiornik Bluetooth, który przetwarza nam sygnał cyfrowy na sygnał analogowy i kieruje go do 3,5 mm gniazda line-out. Na tym konkretnym przykładzie mojego adaptera widzimy, że jest ono również wyposażone w gniazdo USB, które de facto jest ładowarką o natężeniu 1 ampera, co jest bardzo miłym dodatkiem ze strony producenta. Dobrze, ale w jakim celu adapter ten jest nam potrzebny? Otóż jeżeli lubicie cieszyć się Waszą muzyką, filmami czy grami na telefonie bądź tablecie, to jak dobrze wiemy, jakość obrazu często jest bardzo zadowalająca. Natomiast dźwięk nie wzbudza w nas euforii. Tak najbardziej sprzętów z technologią Bluetooth w sklepach RTV nie brakuje. Jeżeli mamy zbędny 1000 bądź 2000 zł, wszystko jest jak najbardziej ok. Ale czy jest sens pozbywać się tej kwoty, jeśli posiadacie w Waszej piwnicy bądź na strychu wieżę zakupioną kilka lat wcześniej? Oczywiście ten sprzęt często po latach niszczy i laser, który wcześniej odczytywał płyty CD, teraz ma z tym wielki trud lub w ogóle nie jest w stanie nic otworzyć. Ok, a co z kasetami? Cóż, o ile nie był to wysokiej klasy deck, to jakość dźwięku kaset już różni się od tego, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić. Tak więc mogę tylko zgadywać, dlaczego urządzenia te poszły w odstawkę. Więc teraz może właśnie nadszedł czas na ich powrót, bo dlaczego nie? Skoro przewodniki audio, jak i głośniki wciąż mogą zapewnić nam świetny dźwięk, to co dzisiaj możemy kupić, a zwłaszcza z najniższej półki, wciąż będzie kilkakrotnie droższe, aniżeli zakup adaptera Bluetooth. I bardzo często będzie to sprzęt grający słabiej, gdyż to, co rozwinęło się najbardziej na przestrzeni kilku ostatnich lat, to nie jakość dźwięku, a cięcia kosztów oraz eliminacja cennych metali i metali szkodliwych, takich jak ołów. Ale bez strachu, wszystko będzie ok, o ile tej wieży nie zjecie. Eliminacja ołowiu ma tu znaczenie tylko w recyklingu, więc plus dla środowiska. Natomiast minus jest taki, że brak ołowiu na lutach po jakimś czasie bądź przegrzaniu doprowadza do uszkodzenia tego sprzętu, co w gruncie rzeczy zamiast pożytkiem jest ciosem dla środowiska, bo znowu musimy iść i kupić nowy sprzęt oraz nasza kieszeń na tym ponownie ucierpi. I tutaj mogę powiedzieć, że ten adapter Bluetooth kosztował mnie jakieś 8 czy 9 euro, więc wybór pozostawiam Wam. A jeżeli naprawdę troszczycie się o środowisko, to użycie ponowne jest zawsze lepsze niż oddanie sprzętu do recyklingu, gdzie tak naprawdę tylko w pewnym procencie zostanie ono ponownie wykorzystane. Sparowanie Bluetooth, jak i późniejsze jego przełączenie jest niezwykle proste. W sieci możecie znaleźć wiele podobnych adapterów. Jedne podłączane bezpośrednio do gniazdka, inne do USB, jeszcze inne do gniazda zapalniczki samochodowej. Więc skoro macie stare radio w samochodzie z wejściem AUX, wystarczy wybrać tego typu produkt i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oraz mam nadzieję, że uda się Wam wskrzesić Wasze stare, zapomniane już artefakty. To wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam Was.
Jeśli podobało się Wam to nagranie, nie zapomnijcie dać łapkę w górę i podzielcie się nim ze swoimi znajomymi. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Hej!